Odszedł od stołu z ulgą, nie mogąc przeciwstawić się nieprzyjemnemu uczuciu, że są oto tutaj w zamknięciu, że znaleźli się w Gerbersdorfie niczym oderwany od wielkiej armii oddział w oblężeniu. I choć nie było widać luf karabinów ani znaków obecności podstępnych wywiadowców, to Wojnicz czuł, że niechcący znalazł się na jakiejś wojnie. Między kim a kim? Tego zupełnie nie wiedział, bo przecież wszyscy tutaj wydawali się zajęci tym samym. Zmaganiami z chorobą, zbijaniem gorączki, wzmacnianiem ciała, dodawaniem otuchy, doprowadzaniem się do porządku po anarchistycznych rządach choroby. Potem stanęła mu jeszcze przed oczami oparta o biurko strzelba doktora Semperweisa, co przywołało obrazy z czasu, kiedy ojciec i stryj uczyli go strzelać. Polowali na bażanty, dziwne ptaki, które wyrywały się spod nóg i sterkotem startowały ciężko w górę. Ich niezdarność budziła złość. Chciało się pomyśleć, że same ponoszą winę za własną śmierć. Nie było trudno je ustrzelić. Stryjowi udawało się to często. Mieczyś jednak był dość oporny w tym sporcie. Celował zawsze centymetr w lewo. Drobne oszustwo. Bażanci dystans, jak to sobie nazwał. Ruch niezauważany. Ani przez stryja, ani przez ojca. Oni woleli go nazywać nieudatnym. Bażanci dystans był strategią oporu, podobnie jak milczenie, znikanie w odpowiednim momencie, usuwanie się z oczu. Niby bierze udział w narzuconej grze, a jednak jakoś jej umyka. Lekkie przesunięcie muszki, niezauważalne dla innych, niweczy całe przedstawienie. W Gerbersdorfie nie było cmentarza, o czym Wojnicz dowiedział się z niemałym zaskoczeniem. Tylu ludzi tutaj mieszkało i tylu ludzi tutaj umierało, a jednak ich śmierć przechodziła jakoś niezauważalnie i higienicznie, taktownie dostosowując się do rytmu życia miasteczka, jak gospodarna pani domu, która zawsze potrafi z wdziękiem pozbyć się wszelkich śmieci i odpadków. Powiedział mu to pan August, który spacerował po deptaku, wywijając bambusową laseczką. Widzi pan, prawda pisana przez duże P opiera się zawsze na groźbach obcięcia tego, co wystaje poza jej obrys. Żadnych frędzli, żadnych. Za prawdą kryje się przemoc. Tu nagle gwałtownie przerwał. Proszę pozostać przez chwilę bez ruchu, krzyknął. I zdjął z ramienia Wojnicza ogromnego zielonego owada, który wyglądał jak skrzyżowanie konika polnego z krabem, po czym położył go na dłoni i wyciągnął ją ku młodzieńcowi, tak by ten mógł podziwiać w całej okazałości okaz, którego cudaczność budziła jednocześnie ciekawość i obrzydzenie. Zadowolony z siebie August wyjaśnił mu pokrótce, że Gerbersdorf jest najbardziej na północ wysuniętym miejscem w tej części Europy, gdzie pojawiają się modliszki, a to z racji ukształtowania terenu, temperatury i braku wiatru. Zaczął teraz rysować na piasku mapę Europy bambusową laseczką, za którą Wojnicz, prawdę mówiąc, nie podążał. Proszę spojrzeć, jak długą drogę muszą pokonać te biedne stworzenia, aż z basenu Morza Śródziemnego. To stamtąd wszystko do nas przychodzi, mój drogi. Zarówno to, co piękne, jak i to, co brzydkie. Uśmiechnął się wymownie.
Idąc dalej, zobaczyli czterech pielęgniarzy niosących trumny z kurhauzu do kostnicy. Podłużnego, niskiego budynku obok sanatorium, który miał być prosektorium, ale który wyglądał raczej na kotłownię albo warsztat. August wytłumaczył Wojniczowi, że najbliższy cmentarz jest w Friedlandzie i Langwaltersdorfie i tam wozi się ciała, żeby dokonać przyzwoitego pochówku. Gerbersdorf nigdy więc nie oglądało pogrzebu. Widok ten mógłby przecież obniżyć morale żołnierzy walczących o zdrowie swoich płuc. Tym samym Gerbersdorf jest miasteczkiem pogodnym i pełnym radości życia. Celebruje się tutaj właśnie życie, nie śmierć. My nie zwracamy uwagi na śmierć, prawda? Poufałym gestem dotknął ramienia Wojnicza.